Rozpoczynamy ostatnią konferencję prasową przed tym spotkaniem ligowym Arki w 2020 roku. Witam, trenerze. Dzień dobry. Przed nami ostatnie spotkanie. Przeciwnikiem jest Chrobry Głogów, a więc drużyna, która gdzieś pana także trenerskim życiu dość długo istniała i na pewno tutaj wiele pytań dotyczy tej przeszłości w Chrobrym Głogów, ale także będą pytania dotyczące także przede wszystkim Arki. Pierwsze pytanie, Damian Konwent, Trójmiasto.pl. Dzień dobry, panie trenerze. Na początku nieco przedwczesne, ale najlepsze życzenia urodzinowe. Czy zwycięstwo w sobotnim meczu będzie można potraktować właśnie jako urodzinowy prezent od zespołu? No, dziękuję bardzo za życzenia. Nasze cele są 3 punkty. To jest najważniejsze przed każdym meczem. Nie podchodzę do tego, że to jest jakiś tam prezent urodzinowy od drużyny. Najlepiej niech się skupią na graniu, na zadaniach, tak żebyśmy powalczyli o 3 punkty, bo to jest najważniejsze. Drugie pytanie. W Głogowie spędził pan znaczną część swojego życia. Czy to będzie miało duże przełożenie na sobotni mecz? Na pewno jest to klub, który w moim życiu trenerskim odegrał bardzo dużą rolę i taki pierwszy na poziomie profesjonalnym. Wiele miłych wspomnień mam stamtąd, ale tak naprawdę myślę, że większa adrenalina byłaby taka, gdybym ten mecz grał, powiedzmy, zaraz w następnej rundzie, kiedy odszedłem z Chrobrego. To już minęło 3,5 roku i jeśli chodzi o sam zespół, to już jest naprawdę bardzo niewielu zawodników. Wiele się zmieniło i naprawdę, tak jak powiedziałem, to klub, który ma bardzo który odegrał duże znaczenie w mojej tutaj przygodzie trenerskiej, który ma dla mnie, do którego mam duży szacunek i duży sentyment, ale to już mówię, to jest tak, że minęło już wiele czasu i to jest coś, co trzeba traktować jako normalną rzecz. No, ja akurat w mojej tej pracy trenerskiej tak się złożyło, że pracowałem w niewielu klubach i tylko miałem takie podobne wydarzenie na niższym poziomie, kiedy grałem byłym klubem z Polonią Trzebnica, którym jestem wychowankiem, który wiele lat spędziłem. Prowadziłem zespół przeciwko Polonii Trzebnica. Tak oczywiście tego jakby do tej pory na tym poziomie profesjonalnym nie było, ale to jest normalna rzecz i myślę, że to nie jest pierwszy klub, przeciwko któremu gram. Pewnie nie ostatni, bo nie wiem, przynajmniej mam takie plany, żeby jeszcze trochę popracować jako trener. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Dominika Bakura, Radio SK Trójmiasto. To ostatni mecz żółto-niebieskich w roku 2020. Czy to motywuje zespół wystarczająco mocno, by wypaść jak najlepiej? Myślę, tak jak powiedziałem, no ja nie chcę się powtarzać. No to jest, przed każdym meczem chcemy grać o zwycięstwo. To jest normalna rzecz. To, że to jest ostatni mecz, to jest to jakieś coś dodatkowego, w sensie takim, że zawsze fajnie udać się na przerwę po zwycięskim meczu i żeby to gdzieś tam w człowieku nie siedziało, ale to zawsze dwie drużyny mają taki sam plan. Wygramy u siebie, chcemy ten mecz na pewno wygrać, bo na tym nam bardzo, bardzo zależy, ale to przede wszystkim dlatego, że no, żeby był ten kontakt z tą ścisłą czołówką. Pani Dominika, jeszcze dopytuję. Wie, tak jak inni dziennikarze, że mecz z Chrobrym to dla trenera na pewno wyjątkowe spotkanie. A jakim przeciwnikiem jest obecnie ta drużyna? Myślę, że przede wszystkim widać, że gdzieś ten poziom organizacyjny klubu poszedł w górę i dzisiaj to jest zespół, który myślę, że może nie powiedzą głośno, ale gdzieś tam na pewno myślą o tym, żeby o barażach, o ekstraklasę, bo uważam, że pod względem personalnym to jest silny zespół i pokazała to wiosna poprzedniego roku i teraz po tym znów takim, powiedzmy, gdzieś tam gorszym okresie, który mieli, znów weszli na dobrą drogę i patrząc na ich skład personalny, to tam jest wielu zawodników, którzy w ekstraklasie grali, wielu lat jest, którzy ograni są w tej pierwszej lidze i na pewno myślę, że to są takie ich, powiedzmy, gdzieś tam, ja nie chcę wchodzić oczywiście i się wychylać, bo to nie, ja nie prowadzę Chrobrego Głogów, nie chcę tu być źle odebranym, ale myślę, że gdzieś tam po cichu pewnie zakładają sobie cel powalczenia o coś więcej. Myślę, że to jest dla nich też duży atut ten, że tam nie ma dużej presji i to zawsze takie na pewno jest troszeczkę się inaczej gra. Jarosław Woliński, magazyn Pomorski. Panie trenerze, na samym początku chciałbym życzyć zdrowych i spokojnych świąt. Gratuluję także dobrych występów z Koroną i Radomiakiem. Przed nami ostatnie spotkanie. Czy zechciałby pan podsumować rundę jesienną i czy jest pan zadowolony z postawy zespołu? Dziękuję ślicznie za życzenia. Oczywiście również składam.
Jeśli chodzi o podsumowanie rundy, to wolą to zrobić po meczu. Nie chcę jeszcze przed meczem oceniać czegoś. No, to jest tak, jakby nie wiem. Budował pan dom i jeszcze nam brakowało na nim jakiejś tam dachówki czy wykończenia, więc jeszcze gdzieś tam tutaj nie chcę tego robić. Wolę to zrobić, tak powiedziałem, po ostatnim meczu i wtedy porozmawiamy. No mówię, nie chcę się tutaj na ten temat rozgadywać, bo gdzieś tam będzie pytanie po meczu, to na pewno na to pytanie odpowiem szerzej wówczas. No właśnie, bo tutaj z kolei Zimowit Bójko, sportowa-gdynia.pl pyta, nad czym pańskim zdaniem przede wszystkim powinien zespół pracować w tej już nadchodzącej przerwie zimowej i co przede wszystkim należy poprawić w grze Arki, aby oprócz punktów zaczęła grać także efektowniej. Nie uważam, żebyśmy grali źle. Przede wszystkim analizując tą rundę, bo powiedzmy nie będę jej oceniał, ale patrząc na to, to na pewno taka rzecz, którą na pewno ja zauważyłem, to jest to, że w tych pierwszych meczach, kiedy wygrywaliśmy wysoko, graliśmy bardzo skutecznie, stwarzaliśmy na 5 sytuacji, 4 wykorzystywaliśmy i to niekoniecznie musiało być to sytuacje 100%. Natomiast teraz, patrząc na choćby te dwa ostatnie spotkania, to z samą koroną mieliśmy w drugiej połowie 6 sytuacji bardzo dobrych i nie strzeliliśmy żadnej bramki. W Radomiaku również były 3-4 sytuacje bardzo dobre i przede wszystkim myślę, że teraz troszeczkę pod koniec sezonu ta skuteczność jest na słabszym poziomie niż była. Jest nowy zespół, nie chcę się powtarzać kolejny raz i czas zawsze będzie miał wpływ pozytywny, w to wierzę, na rozwój tej drużyny i uważam, że można powiedzieć, że pod każdym aspektem można pracować, ale ja też poznałem ten zespół teraz już dużo lepiej i wiemy, co od kogo możemy oczekiwać, gdzie jeszcze cokolwiek potrzebujemy, żeby to poprawić i myślę, że to będzie ten czas zimą dłuższy, bo w pierwszej lidze jest ten okres dłuższy niż w Ekstraklasie i będzie możliwość popracowania tymi elementami. Jakub Treci z Przeglądu Sportowego. Mimo tego, że Arka straciła sporo punktów, to strata z kolei do czołówki się zmniejszyła. Czy spodziewał się pan tego, że różnice punktowe się wyrównają? Poza Brugbet Termaliką straty Arki są niewielkie. Czy to dobra pozycja do ataku? Ja zawsze powtarzałem drużynie cały czas, że nie ma zespołu, który będzie cały czas punktował. I wiadomo, że Termalika ma tych punktów więcej odskoczyła, ale patrząc na ostatnie spotkania, też już, jeżeli ja dobrze pamiętam, chyba zremisowali dwa spotkania, zremisowali z Tychami, zremisowali teraz z Opolem, więc też to nie jest tak, że ich to nie dosięgnęło, aczkolwiek wiadomo, ich sytuacja jest na pewno bardzo dobra i tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Resztę zespołów jest to stawka bardzo wyrównana i w tym momencie my mieliśmy taki gorszy okres, jeśli chodzi o punktowanie w środku sezonu. Inne drużyny dotknęły to teraz. To się cały czas jakby zmienia, więc sprawa, uważam, awansu jest, bo to trzeba powiedzieć w tej chwili o tym, sprawą otwartą i to nie jest tak, że wiosną trzeba nie wiadomo jak kogo gonić. Bardzo ważne też to spotkanie w tym kontekście jest ten mecz z Głogowem, bo można to jeszcze zmniejszyć tą stratę i dlatego uważam, że przy jakichś korektach jeszcze drobnych w zespole, niewielkich już, tak to zawsze podkreślam, że stać nas będzie na to, żeby skutecznie powalczyć o nie tylko o baraże, ale o coś więcej. No właśnie tutaj o tych korektach za chwilę wyprzedził trener to pytanie. Tymoteusz Kobiela, Radio Gdańsk, Zimowit Bójko, sportowa-gdynia.pl. Życzę on wygranej w najbliższym meczu, awansu w przyszłym roku, spokojnych oraz radosnych świąt. Wyszli także nieco w sferę analiz i podsumowań personalnych. Pytają, na jakie pozycje pana zdania Marka potrzebuje wzmocnień i czy ma pan może już wytypowanych zawodników, z usług których nie będzie pan już chciał skorzystać? No, dziękuję kolejny raz za życzenia. No, nie mogę odpowiadać na to pytanie przed meczem, bo tak powiedziałem, ogólnie mogę, że na pewno nie będzie dużo zmian. To o tym sobie zdajemy doskonale sprawę, natomiast no, nie mówi się o personaliach. Raz, że byłoby to bardzo nieeleganckie, gdyby ktokolwiek się dowiedział o tym tutaj z konferencji prasowej, a nie usłyszał najpierw ode mnie. Zawsze powtarzałem każdemu prezesowi na pierwszej rozmowie, kiedy mnie zatrudniał, że chciałbym być pierwszą osobą, która będzie wiedziała, jeśli będzie zwalniana. No, nie, rzadko kiedy to się udaje i zawsze jak się pojawiają jakieś głosy, to gdzieś to wszędzie idzie i wszyscy wiedzą, tylko nie trener. I tak samo tutaj trzeba być
też uczciwie podejść do sprawy. Tak jak powiedziałem, tych zmian nie będzie dużo i na pewno jeżeli takie będą, to najpierw zawodnik się musi dowiedzieć tutaj od ludzi, którzy decydują o tym w klubie, a nie z konferencji czy z prasy. I na koniec mam dwójko sportowania.pl już w takiej atmosferze świątecznej, wręcz prezentowej. Co chciałby trener otrzymać od świętego Mikołaja, tak w sensie piłkarskim, a także osobistym? Ja myślę, że pan Ziemowit to jest dziennikarz, który już na pierwszej konferencji pytał o dymisję moją, więc muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że tego pytania nie będzie zadawał. To jest takie moje mocne życzenie noworoczne, żeby pan Ziemowicz zastanowił, zanim to pytanie zada. Chyba nie jestem pierwszym trenerem, któremu lubił to pytanie zadać i myślę, że jak on to słowo wymarzy ze swoich pytań dymisja, to będę bardzo szczęśliwy. Dziękujemy, także życzymy także zdrowia, trenerze. Dziękuję bardzo.